Hej kochani, witajcie w moim najnowszym odcinku, z tej strony wasz ulubiony Beauty Boy Władek, czyli ja. Witam was w odcinku, w którym będziemy testować ogromną ilość produktów z marki Affect. Od jakiegoś czasu napływało do mnie kosmetyki właśnie z marki Affect z różnych paczek PR-owych, no i stwierdziłem, że będę je zbierać właśnie z zamysłem takim, żeby nagrać filmik makijaż jedną marką. No i tutaj oczywiście bierzemy na tapetę markę Affect. Oni też zaczęli do mnie niedawno wysyłać paczki PR-owe, no i właśnie przy takiej ostatniej paczce, w której przyjechały do mnie najnowsze rozświetlacze, spróbuję teraz znaleźć, o tutaj jest jeden z nich, wspomniałem, że chciałbym to, co mi z tamtej paczki się nie przyda, rozdać wam. No i oni powiedzieli, że to jest ogólnie bardzo fajny pomysł i że bardzo chętnie doślą mi też produkty, żebym mógł wam rozdać. Także w dzisiejszym odcinku nie tylko i wyłącznie będziemy testować produkty z Affect, ale też przy okazji będę miał dla was rozdanie, ale o tym na końcu, także musicie oglądać filmik w całości. Rozdanie będzie i tutaj na YouTubie, i na Instagramie, także jest podwójna szansa na wygraną. Natomiast tak, my dzisiaj będziemy robić cały makijaż, jeżeli chodzi o cerę, tak jak zawsze u mnie, tylko i wyłącznie marką Affect. Jeżeli jesteście ciekawi takiego odcinka, to zachęcam was do oglądania dalej. No i zaczniemy oczywiście od podkładu i korektora z serii Ideal Blur. To jest, z tego co wiem, aktualnie bestseller marki. To są produkty wygładzające, dość kryjące i trwałe. Przy okazji, ja już z tej serii na kanale testowałem w dwóch poprzednich filmach puder. To jest też Ideal Blur. On mi się bardzo, bardzo dobrze sprawdza i też cieszę się, że go przetestowałem wcześniej, bo już wiem, jak się on zachowuje, więc dzięki temu będę mógł zauważyć, jak te produkty, wiecie, noszą się same z siebie, można tak powiedzieć. Nie będę testować tutaj, wiecie, naraz podkładu, korektora i pudru jednocześnie po raz pierwszy, bo pudry już znam, także będę mógł miarodajnie ocenić, bo oczywiście pod koniec dnia też będziemy sobie sprawdzać, jak te kosmetyki się nosiły. Podkład wybrałem w odcieniu 2N, zobaczymy, czy nie będzie za ciemny, bo trochę ze mnie zszedł samoopalacz, a korektor będzie w odcieniu 1W. W tej serii jest też korektor o odcieniu 1N, tylko niestety dwa korektory mają w marce. Tak jak podkładów jest chyba 5, korektory mają zazwyczaj o wiele bardziej ograniczoną kolorystykę czy wybór kolorów. Szkoda, bo przeważnie wydaje mi się, że są dość jasne, ale ten 1W wydaje mi się, że powinien być dla mnie dobry. Natomiast najpierw zaczniemy od podkładu. No i podkład ma być oczywiście wygładzający. W środku tak samo jak puder. Puder jest na bazie krzemionki, tak samo w podkładzie jest krzemionka, więc przeważnie to nam nie daje ładne wygładzenie i dobrą trwałość. Jak widzimy, pierwsze wyciśnięcie trochę trwa. Natomiast chciałbym wam powiedzieć, też tak przypomnieć, rozjaśnić może wątpliwości w ten sposób. To nie jest współpraca. Marka wysłała mi kosmetyki, wiecie, tak niezobowiązująco. Mogłem z tym tak naprawdę nic nie robić. Akurat dobrze się składało, że sam już dawno planowałem filmik. O matko, ile to się będzie wyciskać. Sam już planowałem od dawna filmik właśnie z ich marką, także idealnie się złożyło. Natomiast tak, to nie jest żadna współpraca. No i kosmetyki, które dostałem też w prezencie dla was, a może to się jakoś odblokowywuje? W każdym razie kosmetyki, które dostałem dla was, to też jest... O! Poszło. To też jest jakby po prostu ukłon w naszą stronę od marki, także ogromne podziękowanie dla Affect. Natomiast, tak jak mówię, nie jest to żadna współpraca. Podkład już mam. Trochę to trwało, ale każde następne naciśnięcie będzie już nam podawać produkt. Także okej. Dość taki wodnisty kolor będzie chyba okej. Natomiast oczywiście przekonamy się, jak to będzie na twarzy. No i faktycznie jest taki dość lekki w odczuciu. Będę jechać z moją ulubioną gąbką od Komunikatywnie i zacznijmy sobie może od jednej strony, bo nie wiem, jak szybko produkt zastyga i czy nie lepiej jest go rozprowadzać, wiecie, tak natychmiast. Ok, w ten sposób prezentuje się rozprowadzony kosmetyk. Bardzo, bardzo szybko się rozkłada, to mi się podoba. Jedna cienka warstwa wygląda bardzo naturalnie, nadal dużo rzeczy przez skórę czy przez ten podkład przebija, także zobaczymy, czy krycie tutaj będzie dało się budować. Natomiast pierwszą warstwę określam jako krycie dość lekkie. Wykończenie, przynajmniej w tej chwili, jak na podkład wygładzający, spodziewałem się bardziej matowego. To jest takie naturalnie świetliste, natomiast też mi się jak na razie podoba. Brwi mam jakby co zrobione już przed rozpoczęciem filmiku. Tak naprawdę wyczesałem je tylko i wyłącznie żelem, bo wczoraj stwierdziłem, że zrobię sobie henne. Przytrzymałem ją trochę długo, jak widzimy, brwi są prawie czarne. Także malowanie odpada na najbliższe, no na pewnie tydzień, albo pierwsze kilka dni, aż mi ta henna nie złagodnieje. Także tylko i wyłącznie mogę je wyczesywać żelem, bo jak widzimy, brwi wchodzą jakby do kadru przede mną. No więc dobrze, pierwsza cienka warstwa na całej twarzy jest już rozłożona. Dołożę sobie trochę jeszcze
na szyję. Natomiast spodziewałem się bardziej takiego efektu makijażowego. Myślałem, że to będzie taki podkład w takim typowym stylu, mocno kryjący, taki wiecie, do Instagrama, do nagrań, do po prostu taki makijażowy. Wiecie, o co mi chodzi. Natomiast on tutaj jest zaskakująco lekki i naturalny i ta cienka warstwa coś tam kryje, takie krycie lekkie w kierunku do średniego bym powiedział. Natomiast na pewno on wygląda bardzo lekko i bardzo naturalnie. Nie powiedziałbym, że jest jakiś stricte wygładzający, ale ja też nie mam za bardzo czego wygładzać, bo mam dość gładką cerę z natury. Natomiast po prostu wygląda jak lekki podkład z tego typu, które lubię ostatnio na sobie, czyli że niedużo krycia, naturalne wykończenie, wszystko takie po prostu skóropodobne i to tutaj mam, ale no oczywiście tak jak powiedziałem, chcę zobaczyć, czy da się go dobudować, zwłaszcza w centralnych części twarzy potrzebuję tego krycia troszkę więcej, także chcę zobaczyć, czy podkład się buduje. Bardzo delikatnie, ale tak, buduje się. Nie wiem, czy mógłbym z niego wyciągnąć pełne krycie, bo cały czas prześwituje mi tutaj taki pryszczyk na policzku. Natomiast da się go jak najbardziej podbudować. Tutaj na brodzie chyba to będzie lepiej widać, gdzie mi to zaczerwienienie jest teraz o wiele bardziej ukojone. Jak na razie z tego co patrzę, podkład prezentuje się jako taki bardzo ładny kosmetyk, bardziej powiedziałbym, że jednak na co dzień, bo jest dość lekki, natomiast mam nadzieję też, że będzie trwały, bo znowu może być to kolejny produkt, z którego będę korzystać chętniej niż tylko, wiecie, do testów, tak więc jeśli będzie trwały, to będę jak najbardziej na tak, jeżeli chodzi o ten kosmetyk. Kolor też myślę, że jest całkiem ok. No i teraz przejdziemy do korektora. Ja wybrałem sobie, tak jak mówię, odcień 1W, który teoretycznie powinien być ciemniejszy. I tutaj na stronie już jest wyznaczone, w sensie dokładnie napisane, że ten produkt ma być bardziej kryjący. Także oczekuję, że moje zasinienia pod oczami się przykryją ładnie. Jest bardzo lekki, wodnisty. Myślałem, że będzie gęstszy, myślałem, że będzie coś w stylu podkładu. Natomiast jest bardzo wodnisty. Czy kryjący? Zobaczmy, czy taka mała ilość mi wystarczy do przykrycia zasinień. Całkiem kryjący. To faktycznie, jak na taką bardzo cieniutką warstwę i małą ilość, którą rozciągnąłem pod całe oko, wygląda naprawdę przyzwoicie. Dołożę sobie jeszcze troszkę tu, w moje najbardziej newralgiczne miejsce i zobaczę, czy krycie da się zbudować i jak będzie wyglądała druga warstwa. Troszkę się podbudowało, nadal wygląda lekko, zrobimy sobie jeszcze trzecią, ale dam jemu troszeczkę podesnąć. Chcę zobaczyć, czy dam radę zrobić taki, wiecie, full cover i zrobimy sobie to oko w międzyczasie. Druga warstwa tam, gdzie potrzebuję. Dobra, no i teraz spróbuję wyklepać sobie to miejsce, które zostawiłem na sekundkę. Rozklepało się bez problemów, może jakoś bardziej się nie podbudowało, ale tak czy siak, bardzo lekki korektor, w odczuciu jest na pewno nie suchy, nie chcę powiedzieć, że nawilżający, może taki neutralny, ale na pewno nie suchy, ale bardzo ładnie kryje i leży mega lekko na mojej skórze pod okiem. Także na razie wszystko prezentuje się bardzo ładnie, możemy teraz buzię zasetować. Ja tutaj użyję pudru, który już znam z tej samej serii, Ideal Blur, który jest właśnie taki biały, przeźroczysty, z dużą ilością krzemionki, więc bardzo ładnie setuje, matowi i utrwala makijaż. Natomiast w odróżnieniu od tego, jak go użyłem ostatnio, bo ostatnio w takim wakacyjnym filmiku, teraz są wszystkie filmiki wakacyjne, w filmiku jak było tak mega gorąco, jak testowałem inne kosmetyki, ja tym pudrem twarz wybejkowałem. No i naprawdę utrwalenie z tego pudru wtedy było tak zniewalająco potężne, że nic praktycznie nie ruszało tego makijażu. Mój pot przepływał przez makijaż bezpośrednio na wierzch i po prostu ignorował makijaż i wychodził sobie, można tak powiedzieć. A makijaż był prawie nienaruszony. Także ja wiem, że ten puder ma niesamowicie mocne możliwości utrwalenia. Natomiast dzisiaj dam go sobie zdecydowanie mniej, bo tak jak mówię, chciałbym też te kosmetyki, jeżeli chodzi o podkład i korektor, dokładnie sprawdzić. No i nie chcę im mega mocno pomagać, bo jednak ten puder mógłby zrobić dużo na ich korzyść, a ja chcę je poznać tak też same w sobie. Użyję go również pod oczami, ale przed tym wyklepię, jeżeli cokolwiek mi się tutaj pozbierało, żeby nie utrwalać zagięć i wiecie, creases.
Chociaż korektor sam w sobie wydaje się też być zastygający, bo jakoś mocno z liniami on nie pracuje. No i tak naprawdę przypudrowanie moglibyśmy zostawić w tym momencie. Wszystko wygląda bardzo, bardzo przyjemnie. Podkład i korektor pod tym pudrem leżą mega ładnie, chociaż ten puder sam w sobie ładnie się łączy też z innymi produktami. Natomiast mam jeszcze dwa pudry takie, wiecie, prasowane, które mają sporą dawkę krycia również w sobie. Mają być wygładzające i zapewniać satynowe wykończenie. Natomiast ja chciałbym zobaczyć, czy na przykład tym kolorkiem 002 Vanilla Milkshake mógłbym jeszcze podbudować delikatnie sobie krycie pod okiem, tam gdzie po prostu mi newralgicznie zasinienie delikatnie przebija spod korektora. Chciałbym zobaczyć, czy mógłbym tego produktu używać, tak jak moich innych, niektórych prasowanych, takich można powiedzieć podkładów w pudrze do robienia Photoshopa pod okiem. Także chcę sobie zrobić eksperyment i zobaczymy to zaraz pod jednym okiem, czy ten puder nam będzie w tym pomagać, chociaż od razu widzę, nie wiem czy wy to zobaczycie, że faktycznie to wykończenie nie jest matowe. Tak jak go dotykałem wcześniej, wiecie, palcem, to wydawał mi się być raczej matowy przy takiej grubszej warstwie, ale po roztarciu, nie wiem czy będziecie to widać, może wam pokażę tak na dłoni większej ilości. Tutaj jest matowy, a po rozpracowaniu ze skórą faktycznie robi się taka satynka trochę i nie wiem czy mi się w sumie to będzie pod okiem samym podobało, bo to wygląda jak taki bardzo delikatny rozświetlacz, więc chyba mój eksperyment akurat w tym zadaniu mi się nie do końca sprawdzi, bo tak, pozostawię taką rozświetloną skórę. Także myślę, że na boki twarzy jako taki puder wykończeniowy, tak zresztą możemy zobaczyć, czy on się nam sprawdzi jak najbardziej, natomiast jednak nie pod oko, tak jak myślałem. Dobra, zobaczę go sobie na dolnej części twarzy, czy on mi tutaj będzie dodawać krycia i skórę delikatnie, wiecie, tak rozświetlać. Tak, dochodzi taka dawka satynowości, nie wiem czy będziecie to widzieć na nagraniu. To wygląda ładnie, w sensie jeżeli chodzi o właśnie taki puder wykończeniowy, natomiast po prostu nie pod oko. Ja pod oczami lubię wykończenie matowe, jeżeli chodzi o pudry. Natomiast mam jeszcze jeden puder w takim złotym opakowaniu, w którym wszystko widać, jeżeli chodzi o odbicie. W każdym razie mam taki puder, który się nazywa Charming Glow Pressed Powder. To jest Secret Glow i teoretycznie to jest chyba jako rozświetlacz, natomiast dla mnie znowu tego rozświetlenia z tego produktu jest tak dość mało. On jest taki bardzo delikatny. Będziemy mieli też taki mocniejszy rozświetlacz. Za chwilkę wam go pokażę. Natomiast tutaj dla mnie to też jest puder bardziej jak wykończeniowy. Troszeczkę bardziej błyszczący niż ten tutaj, bo to faktycznie jest taka satyna satyna. Jakbyśmy chcieli dodać najmniejszej ilości takiej, jak to powiedzieć, takiego życia skórze, która została mocno zamotowiona pudrem, no to wtedy bym poszedł po ten. Natomiast ten tutaj mi się wydaje być właśnie taką jeszcze bardziej rozświetlającą wersją pudru, jednak wykończeniowego, a nie rozświetlacza. Ale znowu, zobaczymy, bo użyję go sobie teraz na czole. Jeżeli się jednak okaże, że to jest za mocne rozświetlenie, to wtedy znowu będę cofać moje słowo, tak jak w wypadku tamtego, i powiem, że to jest bardziej rozświetlacz. Ale tak sobie wymyśliłem w momencie swatchowania tych produktów, także zobaczmy, jak to będzie wyglądało na czole. I tak, zdecydowanie bardziej świetliście wychodzi niż tutaj na policzku na dole. Ja wiem, że w ogóle na tym policzku na dole nie będziecie widzieć tego odbicia światła aż tak bardzo, bo światło u mnie idzie od góry, a policzek się tak zagina, więc to światło tam nie do końca dociera tak jak trzeba. Ale myślę, że na czole możecie to zobaczyć, o ile bardziej świetlista jest ta strona. Ale faktycznie, to by był albo bardzo delikatny rozświetlacz dla kogoś, kto prawie nie chce żadnego rozświetlenia z waszego rozświetlacza, albo właśnie taki mega, mega jedwabisty, satynowy puder wykończeniowy z takim Glow Plus w porównaniu do tego tutaj pudru, który użyliśmy przed chwilką. Podoba mi się. Myślę, że ten ma nawet ładniejsze wykończenie, jeżeli chodzi o taki właśnie puder wykończeniowy. Natomiast teraz pójdziemy do różów, do policzków. I ja mam też, tak samo w tym opakowaniu takim złotym, rozświetlający róż, taki brzoskwiniowy, ale mam też dwa bardzo intensywne odcienie różów w tym opakowaniu jak ten poprzedni puder. To są Velour Blush On i to są pudry welurowe, czyli że znowu mamy taką satynę, nie do końca matowy produkt, a ten róż w złotym opakowaniu to będzie róż rozświetlający, zresztą widać tutaj, że ma taką złoty shift. To ja spróbuję najpierw od tego odcienia Peony, ten bledż z dwóch i ten właśnie bardziej
satynowo-welurowy. Zobaczymy, czy to nie będzie za bardzo napigmentowane, bo koloru na pędzelek nabiera się sporo. Natomiast oczywiście nie ukrywajmy, ja na napigmentowany róż na pewno zły nie będę, bo ja rozświetlenie, nie rozświetlenie, zaróżowienie policzków lubię bardzo, ale w sumie nie jest źle. Spodziewałem się, że będzie to kolor o wiele bardziej intensywny, tak aplikowany na wprost, ale delikatnie i powoli się buduje. Natomiast jak widzicie, jak najbardziej da się go podbudować, bo już w tym momencie nakładając kilka warstw, uważam, że trochę przesadziłem. Swoją drogą bardzo ładny, dość intensywny różowy odcień. Ja ostatnio taki lubię, tak więc wygląda to bardzo, bardzo ładnie. Natomiast no tak jak mówię, myślę, że trochę przesadziłem, więc pędzelkiem po pudrze spróbuję zblendować nadmiar produktu. Na całe szczęście w miarę jakoś się tam tonuje, nie za mocno, ale da się jakąś część produktu z policzka ściągnąć. Powiedzmy, że będzie się on prezentować w ten sposób, a z drugiej strony oczyszczę sobie ten pędzelek tutaj. Chcę właśnie zobaczyć ten rozświetlający róż. Myślę, że on będzie o wiele delikatniejszy przez swój kolor, także nabieram go już tak o wiele bardziej odważnie. Zobaczymy, czy to był błąd, czy też nie, ale zdecydowanie jest delikatniejszy, bo nabrałem go sporo, a cały czas dość delikatnie się buduje i na pewno pozostaje po nim takie złote glow. Kojarzy mi się trochę z różami od Charlotte Tilbury i w sumie można byłoby tak naprawdę zrezygnować z rozświetlacza, używając tego produktu. Zobaczę sobie jednak właściwie, czy takim bardziej zbitym pędzelkiem dałoby się tego pudru wykończeniowego użyć na policzku jako rozświetlacza, także dołożę go sobie na tą stronę, gdzie jest ten rozświetlający róż, żeby można powiedzieć iść z seriami, chociaż i tak mam jeszcze dwa kolory rozświetlacza do przetestowania, także dzisiaj będzie tego rozświetlenia sporo, ale myślę, że faktycznie zbitym pędzelkiem, jak wprasowuję kosmetyk w skórę, to da się z nim budować trochę więcej rozświetlenia, ale to jest tak ładnie gładkie, zresztą możecie zobaczyć, to jest jak taka glazura, jak taki pączek, to nie jest tafla ani trochę, tylko takie bardzo piękne satynowe glow. Mega, mega ładny rozświetlacz. Nawet go, wiecie co, dodam sobie jeszcze na środku twarzy, bo pozostałe dwa rozświetlacze, które mam, są intensywniejsze i jakby będę nakładać je bardziej na policzki, na boku twarzy. Natomiast to na środku, wow, przepiękny puder, taki wykończeniowo rozświetlający. Bardzo, bardzo ładny produkt. Myślę, że w tym efekcie wiedzą, co robią, bo na razie wszystkie produkty się wydają być bardzo fajne. Zobaczymy, czy będą trwałe, ale tak świeżo po aplikacji są prześwietne. Z tej samej serii, tych takich złotych, ładnych opakowań, mam dwa bronzery. Havana i Ba Brazil. Zobaczymy sobie je oba. Jeden jest bardziej neutralny, chłodniejszy, drugi jest troszeczkę cieplejszy. Po prostu przeblenduję je przez dwie strony. Zaczniemy od Havany. Będę po prostu, tak jak powiedziałem, robić dwie różne wersje makijażu, także na każdej stronie będę sobie testować inny odcień produktu. Tutaj używam tego chłodniejszego troszeczkę, który też mi się wydaje przy okazji być delikatnie ciemniejszy, ale nie nabiera się go za dużo i ładnie się rozkłada. Przepraszam za telefon. Mam ogólnie wrażenie, że właśnie te produkty w tych takich złotych opakowaniach są o wiele delikatniejsze w pigmentacji. Są takimi produktami prostymi w użytkowaniu. Tak przynajmniej na razie mi się wydaje, bo już naprawdę tak odważnie nabieram ten produkt i on przepięknie, delikatnie się rozkłada. Na skórze jest taki bardzo, bardzo neutralny, no i też nie jest na pewno matowy w wykończeniu. On ma taką też, tak jak pozostałe produkty z tej serii, satynę wbudowaną w siebie, co wygląda mega tak zdrowo i ciężko z tym produktem przesadzić. Ja dzisiaj nie jestem jakiś mega ciemny, nie jestem opalony samoopalaczem za bardzo, także naprawdę bardzo, bardzo fajnie się z tym produktem pracuje. Także oczyszczę sobie pędzelek, przynajmniej o dłoń, nadmiar co zejdzie i złapię teraz ten troszkę cieplejszy, minimalnie jaśniejszy bronzer, nałożymy go sobie na drugą stronę. Znowu nie jestem zupełnie już ostrożny przy tej serii produktów, jeżeli chodzi o ich nabieranie, bo są dość delikatne i łatwe w rozcieraniu, także się ich nie boję, tak jak przynajmniej bałem się różów z tej serii, które są bardzo, bardzo mocne. Tak, ten jest zdecydowanie cieplejszy, bardziej go widzę na mojej skórze, przez to, że właśnie tą ciepłotą mocniej się wybija. Nadal to wygląda ładnie, po prostu bardziej daje takiego efektu opalenizny, czyli że ten
Brazil dla cer neutralnych, powiedziałbym, będzie bardziej opalającym bronzerem. Z kolei ten Havana, dobrze pamiętam? Tak jest, Havana będzie bardziej harmonizował z waszą karnacją. Mówię przynajmniej jakby z mojego doświadczenia na mojej własnej skórze, która ma bardziej neutralną karnację, neutralne tony. Tak więc w ten sposób mamy cieplejszy, intensywniejszy policzek z mocnym różem i ciepłym bronzerem i taki bardziej neutralny, harmonizujący ze skórą, który się nie wyróżnia za mocno, z delikatnym, rozświetlającym różem, z delikatniejszym, neutralnym bronzerem i z tym pudrem rozświetlającym. Natomiast tak jak powiedziałem, mamy jeszcze jedną formułę rozświetlacza tak naprawdę do przetestowania. To jest najnowszy produkt z Affectu, który dosłownie w tym miesiącu się pojawił. To są Shine On Pressed Highlighters. One powstały w trzech odcieniach. Ja użyję dzisiaj tych dwóch najjaśniejszych. To są ogólnie rozświetlacze dość mocne, bo już je oczywiście swatchowałem. Mamy kolor Diamond Water, który jest tak naprawdę odpowiednikiem, można powiedzieć, Diamond Bomb z Fenty Beauty, czyli że raczej takimi drobinkami bez bazy kolorystycznej. A ten drugi z jaśniejszych odcieni z trzech, które powstały, to jest Viva Glow 0002. I tutaj mamy już troszeczkę więcej bazy. Ten rozświetlacz jest bardziej metaliczną taflą niż drobinkami, ale tutaj drobinki też się znajdują. Zacznę sobie może z tej strony, tej, która była delikatniejsza, z tym rozświetlaczem bez bazy, tak naprawdę właśnie, który jest takim drobinkowym produktem i zobaczymy, jak on będzie wyglądać na moim policzku. Ja osobiście jestem fanem właśnie tego typu glow, które mam aktualnie na skórze. Drobinki nie są moim typem rozświetlacza, natomiast tak czy siak chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało i jak one się będą na skórze rozsypywać. I moim zdaniem dają po pierwsze bardzo ładne, mocne glow, ale rozsypują się w fajny sposób, bo nie jest ich za mało. Wiadomo, że też oczywiście rozświetlacz pod spodem pomaga, ale fajne jest w nich to, przynajmniej na chwilę obecną z tego co patrzę, że nie ma, wiecie, te drobinki nie są za daleko rozstawione i nie są zatopione w aż tak żelowej bazie, jak był Fenty Beauty zatopiony, bo tamte drobinki przynosiły się w taki bardzo sporadyczny, nierównomierny sposób, przez co to po prostu wyglądało jak rozsypany brokat na twarzy. Tutaj mamy ładną taflę, drobinkową taflę, ale jednak taflę, która wygląda po prostu tak, jak moim zdaniem powinien wyglądać tego typu rozświetlacz. Pozbywam się nadmiaru produktu, no i spróbujemy sobie tego, który wydaje mi się będzie do mnie bardziej pasować, bo tutaj jest o wiele więcej bazy kolorystycznej, natomiast oczywiście czas pokaże, bo już nieraz w tym filmie dzisiaj się pomyliłem. No i zobaczmy, jak on się będzie prezentować. To jest jeszcze mocniejszy glow, nawet mocniejszy niż to z tej strony. To rozświetlacz jest naprawdę bardzo mocny, bardzo, bardzo mocny. Czy on mnie przyciemnia? Mam wrażenie, że nie. Przynajmniej na tym różu, na tym bronzerze, który się tutaj znajduje, mam wrażenie, że mnie nie przyciemnia. Natomiast jest to bardzo, bardzo metaliczny produkt. Ja nawet chyba zdejmę sobie nadmiar, bo jak na mnie tego glow jest aż za dużo, natomiast jak lubicie intensywne rozświetlacze, to jest coś, myślę, że z czego będziecie zadowoleni. I faktycznie nie ma tutaj za dużej ilości drobin. Tak jak w tym Diamond Water, to jest praktycznie sama drobinka, tak napakowana bardzo w zbity sposób. Tak tutaj może jakieś takie pojedyncze drobinki, bym nawet powiedział. Właściwie, tak jak sobie patrzę, to owszem, jest to bardzo metaliczny rozświetlacz, ale chyba przesadziłem, chyba nawet tutaj żadnych drobin właściwie za bardzo nie ma. Myślę, że więcej na moją twarz już produktów nie zmieszczę i tak naprawdę użyłem wszystkiego, czego chciałem użyć. Na chwilę obecną makijaż prezentuje się w ten sposób. Bardzo podoba mi się podkład. Uważam, że wygląda bardzo ładnie i świetnie łączy się z tym pudrem, który już wiem, że bardzo, bardzo lubię. Reszta kosmetyków też wypadła dobrze. Nie wszystkie koniecznie są w moim stylu, dlatego że na przykład z rozświetlaczy najbardziej podoba mi się ten w tym właśnie złotym opakowaniu, który daje takie bardzo satynowe rozświetlenie bez tafli metalicznej, bez drobinek, bo to jest coś, co po prostu jest w moim stylu, co o wiele bardziej do mnie przemawia. Natomiast zarówno rozświetlacz ten mocniejszy, jak i ten drobinkowy ogólnie też są bardzo fajne, po prostu są dla innego typu wizerzysty czy dla innego typu użytkownika makijażu niż ja. Z róży podobają mi się właściwie oba, bo szczerze mówiąc i dla jednego i dla drugiego widzę zastosowanie. Ten tutaj jest bardzo mocny, który po prostu mocno nabudowałem, ale też dało się go nałożyć delikatnie. Ten w tym złotym opakowaniu to tak naprawdę praktycznie to samo, co
co róże od Charlotte Tilbury, więc bardzo, bardzo ładne, delikatne, ze złotym glow. No i tak jak mówię, hitem dzisiejszego filmu, dla mnie przynajmniej, jest ten właśnie puder wykończeniowy, który jest teoretycznie rozświetlaczem. Próbuję go znaleźć, bo te opakowania mają takie samo wieczko. O, ten tutaj. Bo jako rozświetlacz i jako bardzo delikatny właśnie takie satynowe wykończenie na skórze, przepiękny produkt. To idzie u mnie do kuferka, tak samo jak podkłady wrzucę sobie do kuferka. No i na pewno wrzucam sobie do kuferka też te bronzery, bo są bardzo, bardzo przyjemne. Znowu nie mogę ich znaleźć. O, tutaj delikatne, takie naturalne i zdrowo wyglądające. Zobaczymy, jak kosmetyki będą się na mnie nosić do końca dnia, oczywiście. Natomiast teraz może pogadajmy o rozdaniu. Tak jak powiedziałem, będą dwa rozdania, także podwójna szansa. Jedno rozdanie będzie w poście na YouTubie u mnie. Tutaj w opisie znajdziecie oczywiście wszystkie informacje pod spodem. Do wygrania, jak widzicie, jest spora dawka kosmetyków. No i właśnie to większe rozdanie będzie na YouTubie, dlatego że przede wszystkim dla Was tworzę content. Instagram dla mnie jest jakby dodatkową zabawą, natomiast YouTube jest dla mnie tym, co kocham najbardziej, także dla ludzi z YouTube'a jest większa część rozdania, taka bardziej bogata. Natomiast tak jak mówię, jeżeli macie ochotę spróbować też na Instagramie, tam też będzie rozdanie troszkę mniejsze, ale wcale nie gorsze, więc zachęcam, żebyście wpadli tam do postu, który również już się ukazał, linki pod spodem. No i co zrobić, żeby wygrać? Wystarczy tak naprawdę napisać jakikolwiek komentarz. Ja od Was nigdy wiele nie wymagam, także po prostu zostawcie komentarz pod postem na Instagramie i pod postem na YouTubie i wśród tych osób będę wybierać właśnie zwycięzcę. Natomiast mi pozostaje tylko i wyłącznie sprawdzić, jak te kosmetyki na mojej twarzy się noszą, więc widzimy się dziś wieczorkiem i powiem Wam co i jak. Jestem z powrotem, 7 godzin minęło, także myślę, że czas już podsumować nasz makijaż, zwłaszcza, że jest dość późno, ja mam ochotę to wszystko zmyć, rozpiąć włosy i iść spać. Tak więc biorę lustro i zerkam, co i jak tutaj wygląda. No jak na moją mieszaną cerę możemy zobaczyć, że oczywiście się wyświeciłem trochę na policzkach. Natomiast nie jest najgorzej, jest to taki akceptowalny stan. Jak zazwyczaj myślę, że jakbym robił sobie baking, to byłoby o wiele lepiej. Aczkolwiek tak jak mówię, chciałem zobaczyć, jak ten podkład nosi się bez mocnego pudrowania. I jest jak najbardziej ok. Rozświetlacze, bo to jest kolejna rzecz, która mi się rzuciła w oczy, nadal są na miejscu, nadal są bardzo intensywne i w sumie nawet troszeczkę lepiej moim zdaniem się wtapiają w skórę, jak ten policzek trochę się wyświecił, bo jakoś tak ten intensywny blask wtedy ma więcej sensu. Róże, bronzery zostały na miejscu. Wydawało mi się przez chwilę, że ten się zrobił łagodniejszy niż ta strona. Nie wiem, czy mi się dobrze wydaje, że ta strona wydaje się być bardziej intensywna. Chyba tak, to byłoby dość dziwne, bo z tej strony mieliśmy ten intensywniejszy róż. Tak czy siak, obie strony nadal są z różami. Korektor pod oczami nie pozbierał się w liniach. Nawet jest lepiej z tym okiem niż było ostatnio przy innym korektorze, który też bakowałem tamtym pudrem. Tutaj nie robiłem bakingu i tutaj się ładnie to trzyma. Ja sobie jeszcze spróbuję odcisnąć nadmiar sebum, żeby zobaczyć, jak ten i bardzo mało się pozbierał w liniach, praktycznie wcale, więc tutaj też za to jest plus. Także podkład mi się podoba. Co chciałem powiedzieć? Chciałem jeszcze dołożyć odrobinkę pudru, żeby zobaczyć, czy jestem w stanie doprowadzić ten makijaż do takiego stanu, wiecie, prawie że świeżego. I myślę, że w ten sposób mógłbym spokojnie biegać dalej i bym nie miał żadnego problemu z tym, jak to wszystko wygląda. Okej, no ogólnie powiem Wam tak, jestem zadowolony z tych produktów, nawet jestem dość bardzo zadowolony. Bardzo mi się spodobał podkład. Puder Ideal Blur, to już wiecie, że bardzo, bardzo lubię. No i jestem dobrze nastawiony na ten rozświetlający puder wykończeniowy, ten, gdzie ja go mam? Czy to jest ten, czy to jest bronzer? Nie, to jest bronzer. Gdzieś już porozkładałem te wszystkie kosmetyki, bo mam tutaj taką organizację rozplanowaną. O, mam go, o ten puder. Ten, który na początku mi się wydawało, że jest za mało błyszczący na rozświetlacz, a jednak jako rozświetlacz się sprawdza, ale naprawdę taki najbardziej satynowy i delikatny. Także ogólnie wszystkie produkty są fajne z tych, co testowaliśmy dzisiaj. Po prostu one są dla różnego typu osoby, bo tak jak Wam pokazałem, na przykład te rozświetlacze, które są bardzo mocne, ja na przykład wolę satynowe i bardziej gładkie, ale wiem osoby, które znam osoby, które używają tylko i wyłącznie drobinkowych i tylko takie lubią. Także dzisiaj nie było żadnego takiego bubla moim zdaniem, po prostu produkty, które są skierowane
do różnego typu konsumenta. Pamiętajcie też o braniu udziału w rozdaniu. To też tam na koniec przypomnę. Ja już nie wiem, co mam dodać do dzisiejszego odcinka. Myślę, że temat jest w miarę wyczerpany. Także mogę nareszcie iść spać. Wam bardzo serdecznie dziękuję za obecność dzisiaj. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, pamiętajcie o stawieniu łapek do góry, subskrypcji kanału, jeżeli chcecie takich filmików więcej. A ja Wam bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz. No i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Cześć!